Czy uważasz, że warto kończyć studia, jeśli się ma jakiś pomysł na biznes? Czy lepiej się zaangażować w biznes, czy studia, czy i to, i to? Trzeba robić studia, oczywiście, że tak. Inaczej. Słuchajcie, no, robienie studiów, znalezienie pracy, to jest jakaś tam ścieżka na życie. Tu się można z tego śmiać, czasami się śmieją, ale to jest ścieżka sprawdzona przez miliony. Da się z tego żyć. My możemy mieć jakieś tam wyobrażenie o biznesie, o jakichś tam firmach, więc rób studia, załóż tą firmę. Jak zatrudnisz dwóch, trzech ludzi, to wtedy już sobie możesz powiedzieć tak, wiem, na czym to polega i mogę rzeczywiście rezygnować z słów, bo już znam tą ścieżkę życia, potrafię na siebie zrobić. A dopóki tego nie masz, macie tylko wyobrażenie o tym, jak to jest. Czyli czekaj, on ma kończyć studia, czy robić biznes, jak ma pomysł? Robić studia i biznes, jaki to problem? No, czasem nie ma czasu. No nie ma czasu. Elka Wojdyła, moi drodzy, to wywiad była na Kontestacji, bo na początku trochę słychać było kiepsko. Nie nagrały się niestety archiwum. No słuchajcie, no ona robiła firmę walcząc z rakiem piersi jednocześnie. I to rano szła na naświetlanie do Wrocławia, na 7 rano. Jechała z Wrocławia do Oławy, to jest ze 30 kilometrów. 17 razy rzygała po drodze. No i potem po południu szła do urzędu po jakieś pozwolenia na budowę, czy tam coś. No to nie oszukujmy się, no studia. Ja znam człowieka, który na dwóch studiach dziennych studiuje i jednych zaocznych. Jeszcze jest prezesem studenckiego forum BCC. No to bez przesady, że studia są jakieś takie ciężkie. No, w sumie, no chyba, że się za nie dużo płaci akurat. A chciałoby się płacić na biznes, na przykład rozkręcać. No dobra, no może. Znaczy w sumie, biorąc pod uwagę, że to powiedział człowiek, który nie skończył żadnych studiów, tylko zarabiał miliony na interesie, to może nie być tak wiarygodne. Ale... W życiu nie zarobiłem złotówki, przynajmniej się starałem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, i to mi przypomina, że właśnie na Zachodzie traktuje się przedsiębiorców jak bohaterów. Choćby właśnie, jak się potem popatrzy na takie przykłady, jak Kamil mówi. Nie wiem, nigdy nie byłem na Zachodzie. Że traktuje się ich jako kogoś, od kogo zależy byt całego społeczeństwa. To oni dają pracę tym wszystkim ludziom. W Polsce to jest kogoś, kogo trzeba tępić i ścigać. Sądząc po Ameryce, tendencje są odwrotne. Robią się tak. Jakby się zrobił taki... Parcie w złą stronę idzie teraz. No dobra, ale jedno, co chce robić Kontestacja, to to, żeby pokazywać, że przedsiębiorca to jest ten, co daje pracę. To jest najcenniejsze, co jest w społeczeństwie. Dzięki tym ludziom inni mogą mieć święty spokój po prostu. No. Nie? Nie powiedziałbyś tak? Znaczy ja wiem, no po prostu ja kojarzę z Kontestacji jakiś odcinek, że ktoś zadzwonił, pewnie może jest tutaj na sali, że był wolontariuszem chyba w Krakowie na tej powodzi, tam jakieś worki, tak? I powiedzieli, że tam brakuje organizacji, tak? No... dość krótki temat. No, że było ludzi... Nie było... Organizacji. Tak? No dobra, no powiedz najpierw, co chcę powiedzieć, a... Ale nie, no ja to w ten sposób zrozumiem, no że tam przyszedłem, że tam pomagałem, że te worki nosiliśmy, ale coś tam, że, no, że ktoś nie potrafił tego zorganizować, tak jak trzeba, całej tej pomocy, całej tej akcji i tak dalej. No, znaczy były luki w organizacji, ja w pewnym momencie się zacząłem coś tam zajmować, na przykład przy tym, jak tam wysypywali z powrotem ten piasek z worków, nie, ale to było tak, że ludzie patrzyli... Ale nie, no dobra, bo ja przeszedłem już w połowie, nie? No i mi tak trochę głupio było kierować, bo tam ludzie po 50 lat byli też i byli ci strażacy, kapitan straży, nie? A no widzisz, no to właśnie ludzie potrzebują takich. To normalnie ktoś... No ktoś musi organizować, a właśnie ja mówiłem, że przez to, że tam była formalnie ktoś, kto powinien organizować, a nie organizował, to się robiło... No bo to państwo zamieszanie, więc o to bardziej mi chodziło. No przedsiębiorca to jest właśnie taki organizator, no ktoś, kto organizuje. No nauczy się coś organizować, taki zjazd jak tutaj, to ten Luklew chyba gdzieś tutaj, gdzieś, nie wiem, gdzieś tam. No bo organizuje teraz, tak? No. Więc no nauczy się różne rzeczy organizować, bo to naprawdę się uczy wydawać polecenia, uczy się, że ten to zrobi, a tamten to nie zrobi, że nikt nigdy nic nie robi w terminie. No to po prostu no, to jest przedsiębiorstwo, właśnie takie zorganizowanie. No i tyle. No. Więc zacznijcie coś małego organizować, a potem coraz więcej. No. Mi się tak przynajmniej wydaje. Dobra, to dzięki Kamil. Możecie Kamila słuchać Kontestacji we wtorki, w środę i jeszcze ostatnie pytanie, no to dwa. A jeszcze są pytania, no to śmiało. Mam takie pytanie, bo
najbliższej przyszłości myślę, żeby kogoś właśnie zatrudnić, a przynajmniej jakiegoś wspólnika znaleźć. Zatrudnić wspólnika, to wiesz... Znaczy, zatrudnić domyśla też, no bo inaczej to wiesz, samemu to jedna osoba, firma nie ma sensu. Pytanie, na co zwracać uwagę? Na wszystko. Znaczy na wszystko? Nie, to wiadomo, że to najlepiej. Na przykład mam teraz problem z grafikiem, no bo znam grafików, którzy mają duży talent, ale są bardzo nieterminowi i potrafią sobie zupełnie lać. No bo to humaniści. Nie? A mam też grafików, którzy no mają robią dobrą robotę, może bez aż takiego polotu, no ale przynajmniej jak powiedzą, że zrobią, to nie zrobią w jeden dzień na odwal się, nie? Tego typu rzeczy i jak zarządzać potem tymi pracownikami na początku, jakieś takie rady dla początkujących. Masz grafika dobrego, ale masz takie, no nie wiem, no sam podejmij decyzję, no, z którym, no z najlepszym, no. No wiesz, no to są to... Studnia mądrości Kamil. Ale nie, no to są takie problemy, no, które nie ma jakiejś takiej ogólnej odpowiedzi, nie wdając się w szczegóły, no. Ostatnio do mnie człowiek napisał, że on myśli nad zorganizowaniem sklepu internetowego, ale męczy go jedno pytanie. Takie, no to wiecie, no to musi być jakieś takie trudne pytanie, jakieś takie poważne pytanie, nie? Jak poradziłeś sobie z dużym transferem na stronie internetowej? No przecież widać, że to od razu amator. Mówię, no po cholerę się tam pchasz i tak dalej. I on mówi, a bo ja już robiłem takie biznesy, jestem doświadczony. No, transfer, to jakiś problem jest, no chłopaki, macie jakiś problem z transferem. Takie pytanie. No, masz tego, jak ci się z nim współpracuje. No i podejmij decyzję, z którym się bardziej opłaca. Zawsze patrz na kasę, a nie na sentymenty, że to rodzina, że znajomy, że dobry, tylko kasa. No.